Kulturalny Wilk przedstawia Fallout 4. Witaj w domu! Panie i panowie, nareszcie kultowa seria gier postapokaliptycznych doczeka się kontynuacji. Na chwilę obecną Bethesda udostępniła tę oto stronę internetową, grafikę promocyjną oraz trailer. Co wiadomo o grze? Dotychczas niewiele ponad zawartość trailera. Więcej informacji będzie dopiero na E3 za 2 tygodnie, gdzie twórcy udostępnią półgodzinne demo. Cieszy przede wszystkim powrót do kultowego świata, od którego przechodzą ciarki na skórze. Jest wysoce prawdopodobne, że znowu otrzymamy widok z oczu bohatera, co mnie odrobinę martwi. Taka perspektywa wymaga szczegółowej grafiki, a ta z trailera nie porywa. Jest lepiej niż w Falloutie 3, ale wciąż może stanowić pewną barierę dla immersji. Takiego problemu nie było w 1 i 2. Rzut izometryczny z oddali sam z siebie wymaga dopowiadania sobie więcej. Miejmy nadzieję, że moje obawy okażą się nieuzasadnione. Inna sprawa z animacjami, które kuleją. Pies porusza się sztywno, postacie też. Wątpię, aby do premiery nastąpił w tym aspekcie znaczny postęp. Cieszę za to wysokie prawdopodobieństwo, że zyskamy wspomnianego owczarka niemieckiego jako towarzysza. Z otwartymi ramionami przyjąłbym możliwość jego rozwoju. Siła zgryzu byłaby ciekawym współczynnikiem. Pamiętajmy, że trailer ma się często nijak do finalnej treści, więc trzymajmy kciuki, aby Fallout 4 urwał nam głowy przy samych stopach. Wedle pogłosek akcja ma się dziać na terenie Bostonu, gdzie m.in. odwiedzimy zgliszcza jednej z czołowych uczelni na świecie – MIT. Ponadto zawiązaniem akcji prawdopodobnie będzie przebudzenie z hibernacji, co mi by się podobało. Lubię obserwować, jak ludzie reagują na drastycznie zmienione warunki. Czy pogłoski się sprawdzą? Zobaczymy! Więcej informacji Bethesda udostępni na konferencji E3. 15 czerwca o 4 w nocy polskiego czasu. Niech będzie iście promieniście. See ya! Let's go, pal.